Przez cały dzień dzisiaj czytam różnego rodzaju komentarze w internecie odnośnie wydarzeń na Ukrainie i widzę, jak moi rodacy biorą udział w dyskusjach, w których przekrzykują się, że Ukraińców trzeba wspierać albo wręcz odwrotnie, potępiać. I nagle trafiają komentarze takie do mnie, że po co wypominać historię, po co się na tym skupiać, to było dawno, po co to wywlekać. Więc powiem wam, ja jeździłem na Ukrainę i to, co wy mówicie, to jest dokładnie narracja Ukraińców. Oni właśnie tak łagodzą te wydarzenia z II wojny światowej, że to była wojna właśnie, jakaś wojna domowa, my was, wy nas, to takie normalne było, bo takie były czasy. Nie, proszę państwa, nie, moi drodzy, nie były takie czasy i nie było to normalne. To był nóż w plecy ukraiński wsadzony Polakom podczas niemieckiej okupacji, kiedy mordowali nas na setki różnych sposobów, a do dziś żyją jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń. Jestem dziennikarzem i miałem okazję robić wywiady z ludźmi, którzy pamiętają, jak ich właśnie rodzice, ich trzymając w rękach, płakali i mówili, że zaraz Ukraińcy przyjdą i będą z nich skórę zrywać, a potem solić, a może będą ich ciąć na kawałki. Do dziś ci ludzie jeszcze żyją. A wy mówicie, po co to wywlekać? Po co jakąś tam historię przeciągać? To było dawno? Może dla waszych krótkich, gówniarskich żyć to było dawno? Ale to nie było wcale tak dawno. A skoro to było dawno i po co to wywlekać, to zgodzę się pod warunkiem tylko, że wy, ci sami, którzy piszecie takie brednie, powiecie, faktycznie, to było dawno, tak samo jak Holokaust. Od, zginęło kilku Żydów. Po co co roku o tym przypominać? Po co co roku o tym mówić? No zginęli jacyś Żydzi, nic nienormalnego w historii świata, bez przerwy się kogoś mordowało. Ale o Żydach nie macie jaj, żeby tak powiedzieć. Dlatego, że zgodnie z talmudyczną zasadą, śmierć Żyda to jest tragedia, to jest spotkanie ze Stwórcą, to jest doświadczenie metafizyczne. Ja cytuję jedną z Żydów, taką Barbarę Engelking, bardzo znaną w Polsce swego czasu. Ona to powiedziała, a śmierć goja? Zwykła rzecz, naturalna, kwestia biologiczna. My goje jesteśmy od zdychania, my sobie umieramy. Dlatego nikt nie chce się upominać o ofiary na Wołyniu, dlatego Ukraińcy mogli nas rzezać, a my nie możemy nic na ten temat powiedzieć, bo to była tylko śmierć gojów, nic nadzwyczajnego. A śmierć Żyda, tutaj to jest naprawdę coś. Więc, na drugi raz, jak zaczniecie pieprzyć te podobne bzdury, że to było dawno, to zapytajcie najpierw swoich braci Ukraińców, czy pozwolili chociaż ekshumować te ciała pomordowanych Polaków. Bo ja wiem, że nie. I to do dziś. I to jest aktualna historia. I dziś stawia się na Ukrainie pomniki banderowców, bandytów, którzy mordowali Polaków. Także jeśli to jest wasza forma solidarności z oprawcami, to polecam kontakt z psychologiem, bo to jest ostry, gruby syndrom sztokholmski. Witajcie na kolejnym wideovlogu Skrzyniem. Jeżeli wszystko poszło po myśli, to wstępem był pewien filmik, który jeżeli nie jest ocenzurowany prawami autorskimi, to powinien się po prostu jako wstęp do dzisiejszego vloga nagrać. Przypominam, że raz miałem przypadek, że się okazało, że było to zastrzeżone i nie można było używać takiego materiału, więc ostrzegam od razu, jeżeli macie dziwny początek. Udostępniłem nagranie pewnego dziennikarza, które jest moim zdaniem dobrym wstępem do tego nagrania, tylko od razu zaznaczę, dostałem na temat tego pana kilka negatywnych opinii. Podobno człowiek wypromował m.in. Jaszczura. Nie wiem, gościa naprawdę nie znam. Nie wiem, czym się zajmuje. Ja udostępniłem konkretne nagranie, które trafiłem na Facebooku i które uważam, że merytorycznie odnosi się do tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie odnośnie takiej, jak dla mnie, bezsensownej solidaryzacji z Ukrainą. Tylko pamiętajcie, solidaryzacja, a pomoc Ukrainie, Ukraińcom, to nie jest to samo. Ja nie jestem przeciwko pomocy Ukraińcom, ale jestem przeciwko solidaryzacji, ponieważ, tak jak powiedziałem, nie można budować przyszłości na zakłamanej przeszłości i nie dociera do mnie, przynajmniej na dzień dzisiejszy, uważam to za idiotyzm, co też usprawiedliwiłem, że tak, znaczy może inaczej, uargumentowałem, dlaczego nie wchodzi rola w tym momencie, że tak powiem, wybaczenia, ponieważ przede wszystkim nie ma chęci z drugiej strony, że chcą się wyspowiadać ze zbrodni wołyńskiej. A ten akurat materiał jest bardzo dobry, że ci wszyscy, którzy właśnie mówią, zapomnijmy o Wołyniu, czy mają jaja to samo powiedzieć o Oświęcimiu?
Nie, i sorry, to nie jest żadne, że tak powiem, antyżydowskie, że tak powiem, pojęcie, ponieważ wielokrotnie w obronie Żydów stawałem, ale w tym przypadku jest to bardzo dobre porównanie, tak samo jak ten obrazek poniżej, który jeszcze raz muszę umieścić, że jak Izrael bombarduje na przykład Syrię, wszyscy cicho. Jak Rosja, wszyscy drą się. Okej, ja rozumiem, że Rosja stanowi dla nas zagrożenie i zgadzam się w tym w 100%, ale nie jestem zwolennikiem usprawiedliwiania wszystkich zbrodni Izraela, gdzie wielokrotnie powiedziałem, że też nie jestem, że tak powiem, zwolennikiem lizania tyłku tego bytu politycznego, co się nazywa Izraelem. Ja rozumiem geopolityka, tworzenie projektu wielkiego Izraela, ale obłuda dla mnie jest przerażająca i po prostu tego nie mogę znieść i będę prezentował to swoje otwarcie. No, jeżeli ktoś nie akceptuje mojego zdania, macie prawo, proszę bardzo, nie zabraniam. Możecie opuścić ten kanał na YouTubie mój, bo już widzę, że nawet Sławka z Kanady już subskrypcje mu spadają, a nagle rosło to w siłę. No mnie spadło, wróciło. Trudno, nie dbam o to. Natomiast ja też nie uznaję, że ja mam monopol na prawdę. Możecie mnie posłuchać, możemy podyskutować, możemy się nie zgadzać, ale to nie jest problem, żebyśmy sobie, że tak powiem, po mordzie się rali, tak jak ja na przykład ze Sławkiem odnośnie banderyzmu się nie zgadzam. Tak jak kiedyś jeszcze raz to powiedziałem, ze Szczumicem też się nie zgadzałem, ale przyszedł taki moment, w którym zaczął oczerniać i to było dla mnie już moment, że trzeba na razie, jak to się mówi, na chwilę kopnąć go w tyłek i może się opamięta, no ale ja widzę, że się jednak nie opamiętał i brnie w ogóle w totalny dalej bzdurę. Jak ja powiedziałem, ja ponoszę odpowiedzialność za wszystkie słowa, które rzucam tutaj na swoim kanale, nawet jeżeli ty, drogi widzu, się ze mną nie zgadzasz. Ale jak to się mówi, będziesz chciał mi kiedyś się przywitać ze mną, to się przywitasz, a jeżeli nie, to nie. Twój wybór. Jak już powiedziałem, nie mam wyroczni na prawdy. Prezentuję to, co ja o tym myślę i z czym się nie zgadzam. A dla mnie obłuda na zasadzie Rosja zła, Izrael dobry, gdzie dla mnie jedni i drudzy są źli. Tylko że Izrael mi geopolitycznie w Polsce nie zagraża, więc mam go w dupie, a tymczasem my ich dupska liżemy, tak? Bo Izrael, tak? Tylko że on nie ma nic wspólnego z tym biblijnym Izraelem i na dzień dzisiejszy póki co utwierdzam się tylko w tym przekonaniu. Zanim przejdę do meritum sprawy, ponieważ dzisiaj chciałem to, co też ostatnio zapowiedziałem, powiedzieć o realnej pomocy Ukraińcom. Raz polecam nagranie właśnie z kanału Droga Uczniostwa, gdzie pastor Andrzej Cyrika się na ten temat wypowiedział. No i jak to powiedziałem, wreszcie jakiś głos rozsądku. Link do tego 10-minutowego wyrywku umieszczę tutaj w opisie, gdzie HWE bierze udział w pomocy Ukraińcom, ale w rozsądnej pomocy, a nie wszyscy, że dostali wścieklizny, żeby im pomagać. A parę rzeczy tutaj zwrócę uwagę na, jak dla mnie, niedorzeczne sprawy, które po prostu wokół tej całej nagonki związanej z pomocą Ukrainie, gdzie nie jestem przeciwko pomocom, solidaryzacji owszem, ponieważ to, co widzicie, tak, tutaj w grafice, jeżeli zapomnimy swoją historię, utracimy tożsamość i jesteśmy skazani na zagładę. A właśnie do tego doszło na Ukrainie, gdzie Ukraińcy, no moim zdaniem, zapomnieli swoją tożsamość, bo jej przede wszystkim nie mają, a przede wszystkim te krokodyle łzy są zaproszeniem. I tutaj za drogą wstępem. Chcesz, żeby twój kraj nie opamiętała wojna? Idziesz na strzelnicę. To jest ten moment. I uczysz się strzelać. Zapłać instruktorowi. Godzina pracy instruktora strzelca kosztuje od 50 zł w górę. Zależy, gdzie trafisz. Plus naboje, które wystrzelasz. Zabierz dzieci, zabierz przyjaciół, zabierz rodzinę. Strzelcie sobie chociaż raz do tarczy pod okiem instruktora. Dlaczego? Ponieważ to, jak pomawiał Piłsudski, ale on to chyba z rzymskiej zasady zapożyczył. Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. I nie becz,
że jest wielka strata. Tylko mówisz, o, zaatakowali. Ja się idę szykować na Putina, jeśli wkroczy na moje ziemię. Metoda odstraszania to jest najlepsza metoda obrony. Putin zaatakował, bo zobaczył, że Ukraina jest słaba, że to są tak zwane pizdusie w rurkach i niestety chyba miał rację. A ja już powiedziałem, Putin nie jest głupi. Jak dla mnie w tej chwili, bo Trump troszkę odleciał z polityki, jest najinteligentniejszym politykiem, jaki jest w tej chwili na rynku. I ja wcale nie chwalę Putina. Ja go doceniam jako wroga ojczyzny. Jeżeli ja chcę go pokonać, to nie mogę powiedzieć, a wariat, psychol, a i tak dalej. Tylko realnie spojrzeć na to, jaki ktoś jest człowiekiem. I sorry, wiesz dlaczego on jest największym zagrożeniem w tej chwili? No, dla Polski, nie? Bo największym to moim zdaniem to są komunistyczne Chiny. To jest właśnie dlatego, że on jest mega inteligentnym gościem i dobrze wie, co robi. I masz prawo się nie zgadzać. Ale uważaj, żeby to ciebie nie zgubiło. Bo jak uznasz go za idiotę, tak jak to próbują zrobić w internecie, w mediach i tak dalej, to ci się to odbędzie ćkawką. Dlatego zamiast beczeć, wypadł na strzelnicę. Uczysz się strzelać. Trudno. Ale zanim przejdę do meritum sprawy, słuchajcie, chciałem odczytać wam wierszyk mojego serdecznego przyjaciela o inicjałach DS. Nie wiem, czy sobie życzy, żebym tutaj go podawał, jego godność, jeżeli oczywiście, bo wiem, że też jest od czasu do czasu moim słuchaczem i też prezentuje wielką jakość na Facebooku. Miło się czyta jego posty i co najważniejsze, mamy tam powiedzmy drobne różnice zdań, ale gość jest inteligentny, więc jeżeli będzie chciał, ja oczywiście publicznie przyznam, kto jest autorem tego wiersza, nawet może w komentarzu przypnę na górze, czy w innym wideovlogu. Natomiast na dzień dzisiejszy, no bo w sumie miałem zapytać go, czy mogę użyć i się zapomniałem, a jak siadłem przed kamerką, bo trochę czasu, którego mi troszkę brakuje, ale jednak gdzieś dostaję chyba to błogosławieństwo, że mogę siąść i troszeczkę, że tak powiem, zaprezentować pewne rzeczy. Jak widzicie, aranżacja za mną co jakiś czas się zmienia, więc Bogu dziękuję, że mogę troszeczkę tutaj siąść, więc korzystam póki mogę. No. Gapa ze mnie, zapomniałem spytać, moja kulpa, ale odczytam ten wierszyk, myślę, że autor nie, po prostu nie zastrzeli. Słuchajcie, bo to jest bardzo mądre to, co napisał. Jego autorstwa. Słuchajcie. Był sobie Żyd, Szkop, Kacap i Polak. Historia wierszem zapisana. Był raz jeden Żyd w Warszawie. Czuł się dobrze po sąsiedzku. Miał podgórkę za dzieciństwa, gdy urodził się w Doniecku. Znalazł dom swój tuż nad Wisłą, słynął tutaj z ciężkiej pracy, dając wkład w ojczyznę polską, wychwalali go Polacy. Przeszedł Niemiec przez granicę, zniszczył nasze polskie miasta, Żyda wtrącił do obozu, taki trudny czas tu nastał. Polak, dobry sąsiad Żyda, wziął karabin bez namysłu, strzelał, walczył, krew przelewał, zabił tych nazistów 300. Wielcy polscy bohaterzy krwią spłynęli w dół ulicy, pogrzebane pod gruzami dzieci strzałem w potylicę. Miasto duchów bez kamienic, starte do ostatniej cegły, płoną wiersze Baczyńskiego i żołnierzy w nim poległy. Polak nigdy nie był mądry, tuż przed szkodą i po szkodzie. Zlekceważył lekcje przodków o kacapskim złym narodzie. Mając pamięć krótką, o rozbiorach polskiej ziemi myślał, że kacapska pomoc może tu cokolwiek zmienić. Po sowieckiej edukacji przerzedzone lasze, kwiaty są jak dzieci w piaskownicy, nieświadome tej utraty. Po dekadach spustoszenia, prania mózgów oraz szczucia, Polak krzywdy swe zarzuca wszystkim Żydom bez wyczucia. Przez kacapa zakręcony węszy spiski w internecie, szuka przyczyn swej niedoli, co go w sercu ciężko gniecie. Nie dostrzega prostej prawdy, że sąsiedzi jak świat stary kłamią o przeszłości Lacha, korumpując za dolary. Dziś niewiele już brakuje, żeby w nienawiść Polak stanął twardo w butach Niemca,
który będzie głośno wołał: spójrzcie wszyscy na Polaka, to faszysta nienawistny. Nienawidzi tego Żyda, mamy dowód oczywisty. I Żyd również jest nielepszy, dał się wrobić tak jak Polak. Mógł dziękować za obronę, lecz o kasę zaczął wołać. Chociaż szkopy i kacapy całą Polskę rozgrabili, według diabelskiego planu poskłócali dwóch debili. Taka to jest diabła sztuka, żeby z kata zrobić brata, a ofiarę, co cierpiała, stawiać ciągle w roli kata. Myślę, że jak to się mówi, to się samo komentuje. Morał z tego wiersza jest niebanalny i myślę, że bardzo oczywisty. Zatem przejdę do meritum sprawy. Na początek chciałbym jeszcze nawrócić do mojego ostatniego nagrania, gdzie tam komentowałem ten werset z powtórzonego prawa, rozdział 24, w którym to było, że za grzechy ojców nie odpowiadają ci synowie, tak, tylko odpowiadają tych, no, ojcowie i tak dalej, gdzie to było odnośnie tego całego zamętu, że nie pomagamy tym Ukraińcom, ponieważ woły i to tamto. Myślę, że mogłem się troszeczkę źle wysłowić i jedną rzecz chciałem, że tak powiem, może prościej powiedzieć. Słuchajcie, otwórzcie sobie tę Księgę Mojżeszową, czyli powtórzonego prawa, rozdział 24 i tam sobie przeczytajcie cały ten rozdział. Tam jest wymienione sprawy ziemskie, typu tam o listach rozwodowych, jeżeli tam żeś coś tam wykrył, typu zapomniałeś snopsiana, zostaw go dla biednych, zapłać osobie tego samego dnia. Mówimy o sprawach ziemskich. Natomiast w pozostałych częściach Księgi Mojżeszowej, tam gdzie ja mówiłem o tym, że Bóg każe i do trzeciego i czwartego pokolenia synów za grzechy ojców, zobaczcie, że to jest część 10 przykazań, czyli praw boskich. Ponieważ to się wzięło z tego, tak naprawdę jest to część tego drugiego przykazania, którego wyciął Kościół rzymskokatolicki z swojej, że tak powiem, teologii, gdzie tam mówi, nie będziesz tworzył sobie rzeźb, nie będziesz się im kłaniał, bo ja jestem Bogiem zazdrosnym, który za grzechy ojców każe do trzeciego i czwartego pokolenia synów. Więc może w ten sposób się powiem, chociaż może część z was to zrozumiała. Więc tutaj odnośnie tego, że jest to element tego, że Bóg jest doskonały i on rozumie, że jeżeli pewne wartości wyciągniemy z domu, więc to nie jest tak, że my możemy lekceważyć sobie banderyzm, ponieważ oni się na tym kulcie wychowali i oni mogą wrócić do tego, tak? To może oznaczać, że jak to się mówi, historia lubi się powtarzać. Daleko nie trzeba sięgać, wystarczy popatrzeć, co robią dzieci i wnukowie osób, którzy pracowali w tym preparacie komunistycznym. Tak, oni Polsce nie dają spokoju. I tu jeszcze raz zacytuję generała Pattona, że jeżeli się nie rozprawimy z komunistami, to oni nigdy nam nie dadzą świętego pokoju. Natomiast w 24 mamy takie ziemskie sprawy, co raczej oznacza to, że jeżeli ja sobie zasłużę w myśl tego prawa ziemskiego na karę śmierci, bo na przykład, tak jak to tam pisało, sprzedam jakiegoś tam syna izraelskiego w niewolę i za to jest kilim, to tak pisze, nie musicie mi wierzyć, przeczytajcie to sobie, to wtedy to nie jest tak, że zetną mojego ojca, tylko zetną mnie, ponieważ ja to zrobię, więc w tym kontekście nie odpowiadam, nie odpowiada mój ojciec, tylko ja odpowiadam za te zbrodnie. I mam nadzieję, że w ten sposób, no bo odnoszę takie wrażenie, że chyba coś troszeczkę przekombinowałem, to tłumaczenie dobrze chciałem, ale sobie to odsłuchałem, no i mówię, wiecie, czasami po prostu siądę, wiem, jakiś mam plan, mówię, mam genialne słowo i
kurde, muszę kombinować, żeby nie wyjść na głupka, nie? No bo ja te nie piszę scenariusze, tak mówię od siebie i naprawdę czasami nawijam i kurde, no. A potem to odsłuchuję czasem od czasu do czasu i mówię, ja cię kręcę, jakich ja tam głupot nagadałem, co ja języka polskiego nie znam. No i tak to jest, no. Ale cały czas, że tak powiem, się uczę. I po prostu zwyczajnie wyciągam z tego wnioski. Natomiast jeśli chodzi o meritum naszej sprawy, którą tutaj będziemy dzisiaj omawiać, chciałbym Wam przypomnieć ten jeden konkretny werset, o którym ja już wtedy mówiłem, i niech on, że tak powiem, będzie naszą puentą do dalszych rozważań. A mianowicie, pierwszy to Mateusza, rozdział 5, werset 8. Czytam z Biblii Warszawskiej. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Dedykuję ten werset wszystkim wierzącym, którzy sobie na przykład udostępnili te flagi ukraińskie na profilowym, którzy wzięli udział, moim zdaniem, w hucpie zwaną pomocą Ukrainie. Tu nie chodzi o to, że pomogli, tylko co kierowało nimi tak naprawdę, bo jak powiedziałem, no. Tutaj pastor Cylikas też bierze jako tam HWE udział w tej pomocy, ale jeżeli sobie jeszcze raz klikniecie w tamten fragment o realnej pomocy, to zobaczycie, że nie prezentuje tej samej linii, którą prezentuje świat, a jednak pomaga. I tak jak powiedziałem, jeszcze zanim to się zaczęło, tutaj u mnie w placówce na Śląsku była propozycja pomocy tam do Lwowa, tym osobom starszym, żeby zebrać te konserwy i tak dalej. Już chciałem nawet kręcić na ten temat live'a, żeby ktoś z Was się przyłączył, ale potem zaczęli się zrobić. To taka hucpa pomocna. Tam Lwowie pomagają już od kilku lat i wiecie, i od kilku lat, tak? A teraz nagle wszyscy sobie przypomnieli, no. Sorry, Winnetu, no chyba ich coś, gdzie do tej pory by mieli Ukraińców? No w głębokim poważaniu, bądźmy sobie szczerze, no to potem już nie kręcę, no bo jak ja widzę te niektóre zrzutki, to nie oszukujmy się. Są tam też oszuści, którzy to wykorzystują dla swoich celów zarobkowych. No to wiecie, no to teraz myślę, że i teraz idzie już taka pomoc na Ukrainę, że hej, no ale będziemy mieli również obraz, jak tutejsza ta pomoc do tego Lwowa. Czy tam inni dotarli, czy nie dotarli, ale widziałem tam relacje ludzi, którzy tam są przy granicy, mówią, że mają kupę wody, kupę już żarcia, tutaj jeszcze są zbiórki, że to już nie jest potrzebne, czyli można powiedzieć, no Polacy moim zdaniem ulegli potrzebie, ale jako hojność, no pokazali tylko. Ja mam wrażenie, że to jest jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Raz w roku sobie zrobią zbiórkę do puszeczek i każdy przez cały rok się czuje, a ja jestem takim kozakiem, no, rzuciłem do puszeczki, wow, super jestem, nie? A przez pozostałe 11 miesięcy tak naprawdę to ma w dupie te wszystkie chore dzieci i tak dalej, więc dla mnie jest to obłudne. I dlatego mam takie, a nie inne pojęcie. Tu chciałem Wam jeszcze przypomnieć pewien wpis, który siostra tam na prywatnej grupie Messengera napisała. Myślę, że się nie obrazi, jeśli to przeczytam. Ja już to kiedyś czytałem, ale przypomnę, bo akurat sam raz pasuje do dzisiejszego wykładu o realnej pomocy. No to słuchajcie, bo najpierw chciałbym, żebyśmy zrozumieli, o czym mówimy, o jakiej obłudzie. Mowa o osobie wierzącej. Słuchajcie, podzielę się z wami osobistą refleksją. Mam nadzieję, że nie przypniecie mi łatki nacjonalisty, ale nie rozumiem, nie ogarniam, albo jestem bezduszną istotą. Tak w ogóle nie jesteś bezduszną istotą. Pozdrawiam cię tutaj. A anonimowość zachowuję, no bo nie wiem, czy sobie życzysz, żebym mówił kto, więc nie ma problemu. Wchodzę na FB i większość ze znajomych ma niebiesko-żółte na profilach. Kilka osób dało sobie nakładki z polską flagą, dwie z tych osób dostały po głowach, że nie solidaryzują się z Ukrainą, tylko podjudzają.
Znajomy Polak, kosmopolita, który kiedyś wprost mi powiedział, że wstydzi się Polski, nie uznaje jej za swoją ojczyznę. Zapałał miłością i solidarnością z dzielnym narodem ukraińskim. Ciekawe. Który podziwia, wiele lat temu szukając miejsca dla matek samotnie wychowujących dzieci, zero odzewu. Dziś wszyscy otwierają domy, więc mój mąż jedna z osób zaproponował wczoraj, że jeśli nie skorzystają z jej propozycji Ukraińcy, to ma namiary na Polki w wielkiej potrzebie. I dziś usłyszał, że matki Polki to nie roby. Przeczytam to jeszcze raz, bo właśnie mi się krew zagotowała. Że matki Polki to nie roby, którym nie warto pomagać, a przed chwilą doczytałam o zmianach wokół wirusa. Ukraińcy mają tyle przywilejów, ile nam Polakom odmawiano przez 2 lata. Chodzi o to, że mają niby dostęp do tej opieki zdrowotnej, gdzie przecież przez te tyle lat były te szpitale pozamykane, a nagle można było pootwierać. Już nie mówiąc, że przychodzą bez paszportów świrowych, tak, czyli nie wiedzą, czy są zaszczepieni, czy nie zaszczepieni, zero tych reżimu sanitarnego. No ale szalał przed chwilą śmiercionośny wirus, tak? Wirus. No i co się stało? Nagle przestało? I ci wszyscy turbo-covidianie właśnie tak pięknie otwierają, a niedawno po prostu robili w gacie. Na przykład przede mną, bo jestem niezafastrygowany. Może coś z moim rozumieniem nie tak. Nie jestem przeciwnikiem pomagania. Ja też nie jestem. I też mnie spotkał hejt z tego powodu, bo mówiłem o rozsądnym pomaganiu. Ale czy aby Polacy za chwilę we własnym kraju nie będą mniej uprzywilejowanej pozycji? Moi drodzy, właśnie to się dzieje na naszych oczach, że dożyliśmy takiej obłudy i nie wiem, jak to dalej mam komentować. No bo to jest aż straszne w ogóle, co tutaj miało miejsce, tak? Jak ludzie mogą w ogóle podchodzić do tej sprawy, nie? Przecież jak ktoś mówi, facet, który nie mówi, że jest Polakiem, nagle solidaryzuje się z innymi i mówi jeszcze, że matki Polki to nie robi? No sorry, chyba coś jest nie tak. I tutaj sobie pozwolę oczywiście również dalej przeczytać inny, że tak powiem, wpis z Facebooka, no ludzi właśnie w tej kwestii. Myślę, że dzisiejszy taki live będzie pod tym względem nietypowym, że po prostu będę cytował innych wpisy, no bo myślę, że jak zbiorę to w jedną taką meritum, to będzie to jeszcze ważniejszy, że tak powiem, obraz tej zaistniałej sytuacji. Więc dalej. Oczywiście zachowuję anonimowość. Nie wiem, czy ktoś sobie życzy, więc nie będę, ale mądrości z tych kosz skorzystam. Rzecz chwalebna, pomagać jeszcze bardziej. Pomagać mądrze, najlepiej wtedy, gdy nie wie prawica, co czyni lewica. Choć z tym u każdego z nas różnie. Chyba co po niektórych znów wychodzą małe demony. Jakich ludzie dobrze unikać podczas akcji na hura? Posłużę się autentycznymi przykładami z trzech ostatnich dni. Więc historia oparta na faktach. Tych od wymuszania. Ja udostępniłam mieszkanie, a dlaczego ty nie? Też powinnaś. Wypadając takie słowa, należy liczyć się z tym, że ktoś i tej osobie odpłaci podobnym kontekstem. Tych od złej interpretacji Pisma Świętego, powołujących się na nieadekwatne do danej sytuacji wersety czy historie, chociażby o wdowim groszu, próbując wzbudzać w innych poczucie winy czy zbytniej odpowiedzialności. No, ostatnio to myślę, że udowodniłem, a co do mieszkania, to miałem jeszcze drugą sytuację, że dzwoniła koleżanka do jednej z sióstr i powiedziała, no ja przyjęłam, gratuluję uchodźcom, a ty, a ja nie. A dlaczego? No bo ta osoba, bo po pierwsze mieszka w mieszkaniu swojego syna, syn wkrótce wróci z Irlandii, ona sama nie ma gdzie mieszkać. I wielkie halo, że nie, bo nie ma gdzie przyjąć, że nie przyjmie.
Chyba się komuś coś w głowie popierdzieliło. Tak. Dalej. Taki, co kochają odnosić się z tym, ile dali. Jeszcze raz przeczytam. Takich, co kochają obnosić się z tym, ile dali. A my mamy się obnosić z tym, ile daliśmy? No chyba nie. Pogardzając przy okazji tymi, co nic nie dali, bo nie mogli albo sami w wielkiej potrzebie, choć się do tego nie przyznają. Tych, co za nic mają niesienie pomocy swoim, a chętnie spieszą z pomocą w jednorazowych akcjach. Cytuję, wolę dać obcym niż Polkom, bo polskie matki to nie robi. Tak, tak, to autentyczna wypowiedź. Na takich, którzy sprawili, że oczy szeroko otwieram ze zdumienia, to jest ludzi nakłaniających do innych do umieszczania na swoich profilowych symboli ukraińskich. W życiu, bo jestem Polakiem. I chuj mnie to obchodzi, co kto myśli. Tam będą tylko barwy biało-czerwone. Koniec dyskusji. Możecie mnie za to tępić i nazwać heretykiem. Nie interesuje mnie to. Tak, nakłaniających, nagabujących i wyciągających jakieś chore wnioski, że każdy, kto tego nie czyni, jest ruskim trolem. O, ile osób do mnie skierowało te osoby. No patrzcie, no, inna osoba pisze dokładnie to, co ja przeżyłem na własnej skórze. Chcecie mi powiedzieć, że to jest przypadek? Nie, to jest zmasowana akcja. Komuś na tym zależy. Ruskie trole pracują i właśnie takie rzeczy rozsiewają po internecie. Bo nie wierzę, że tą siostrę, bo to siostra spotkało dokładnie to samo, co mnie. Nie wierzę. Dalej, gdzie ja tu skończyłem? Aha. I tak, że każdy, kto tego nie czyni, jest ruskim trolem albo osobą bez empatii, wrogiem Ukrainy. Nie jestem wrogiem Ukrainy, bo moim wrogiem jest Rosja, ale to, że nie jestem wrogiem Ukrainy, nie oznacza, że jestem sympatykiem Ukrainy. Woli ścisłości. W takich momentach człowiek zastanawia się, czy żyje w Matrixie. No, rzeczywiście. No i pomagajmy mądrze, logicznie, bez niepotrzebnych emocji, bez patrzenia, czy inni tak samo czynią, bez jątrzenia pychy i zadzierania nosa, bez wymuszania na innych takiego samego podejścia do pewnych spraw. No to ja mam pytanie, czy mam dalej to czytać, czy po prostu jak to się mówi, to się samo komentuje. Bo mi się wydaje, że to się samo komentuje. Natomiast przeczytam jeszcze kolejny wpis. Tym razem podam, który, kogo, bo to jest wpis publiczny z profilu Basti, czyli Zbigniew Woźniak, który tworzy te wszystkie pieśni patriotyczne, tak? Więc to był publiczny post, więc mogę go raczej odczytać. Więc słuchajcie, bo on też mądre rzeczy mówi, tak? Bardzo dobrze mi się słucha, bo widzę, że ten człowiek, niektórzy to wiecie, klapki na oczy i wszystko, co nie katolickie, to jest krytykowane. Wiem, że Zbigniew Woźniak jest katolikiem, mnie to nie przeszkadza, ale nie odpierdala mu na punkcie katolicyzmu, a to jest duża zaleta. Więc słuchajcie. Do wszystkich, którzy piszą, że już nie mają do mnie szacunku, bo uważają, że nienawidzę Ukraińców. Czemu tak uważają? Bo nagrałem kawałek, w którym mówię dużo o Wołyniu i stwierdzam fakt, że żaden Ukrainiec nie jest moim bratem. Wiecie co? Ja się postaram i umieszczę link do tego materiału w opisie tego filmiku, żebyście to mieli. Bo ja to słuchałem, tak? I wcale nie zgadzam się, że on jest antyukraiński. Ale sobie sami posłuchajcie. Żebyście go nie szukali, to ja po prostu w opisie w to wkleję. Jak nie zapomnę, jak zapomnę, to mi przypomnijcie, nie? Również do wszystkich, którzy twierdzą, że skoro uważam, że kobietom i dzieciom trzeba pomóc, to jestem zdrajcą Polski, bo to potomkowie banderowców. Przepraszam, ja tego nie powiedziałem i tutaj się podpisuję. Pomagać trzeba, ale z rozsądkiem. Tylko pytanie, czy tam są kobiety i dzieci, bo przypominam, że w czasie islamizacji Europy to tam byli mężczyźni w wieku poborowym. A zobaczcie sobie, co się dzieje w Przemyślu. Kibice walczą. Z kim? Z nielegalnymi tak naprawdę uchodźcami, bo tam się wszystkich przepuszcza. I co? Ukraińcy od Czarnobyla nagle zmienili kolor skóry? No chyba nie.
Nawet czarno, ten wybuch tak nie zadziałał na kolor ich skóry. Więc co? Jak przytoczę to, co mówiłem ostatnio, że jeden z moich znajomych, którego serdecznie pozdrawiam, napisał, że za moje pieniądze, czyli z podatków, wybudowano mur na Białorusi po to, żeby nielegalni imigranci przeszli obok. Czyli zastanowicie, ja mówię, okej, słuchajcie, wpuszczać, ale ludzi, którzy mają dokumenty, papiery i skąd są. A jeżeli ktoś jest, nie wiem, z Kamerunu, sorry, wypadł do swojego kraju, bo pojechał na Ukrainę studiować, to niech zdobędzie wizę studencką w Polsce. A jak nie, kopa w dupę i do widzenia. Skąd ja mam wiedzieć, kto to jest? Logicznie, ja nie mówię, że mam ich wyrzucić. Chcę studiować, okej, tam, bo warunki musi tu, przyjmijmy go. Pomagajmy w ten sposób, że wykształcimy, nie wiem, przyjedzie się uczyć na lekarza i niech tam w Kamerunie pomaga ludziom. A czemu nie? Czy to nie jest złe? Ale niech ma papiery, kim on do jasnej cholery jest. A nie, że jakieś ciapaty wyjdzie. I teraz kibice w Przemyślu bronią kobiety, tak? Które nie mogą już chodzić same po nocach, tak? Więc przypomnę. Parę lat temu mówiłem, że jeżeli ktoś stanie do walki, to będą kibice. Wszyscy się ze mnie śmieli, bo to kibole i tak dalej, bo się im o nich mówi, że to są kibole, pseudokibice. Nie, to byli kibice. I miałem rację. Jak była pandemia, przypomnę to jeszcze raz. Tam, gdzie były zorganizowane grupy kibicowskie, policja była grzeczna, oprócz Warszawy, ale Warszawa to jest co innego. To jest stan umysłu, jak niektórzy mówią. Teraz w Przemyślu stają do walki. Sorry, patrioci. Sorry, chrześcijanie, bo wielu z was to sobie mordę chrześcijaństwem wyciera. Jak ktoś powiedział, Andrzej Cyrika, pastor Cyrika, zbłogosławiony COVID, bo pokazał, kto jest obłudnikiem i teraz ja chyba nie wiem, czy nie powiem, błogosławiona wojna na Ukrainie, bo teraz to chyba jeszcze bardziej wyczyściła ten kościół. Przynajmniej wiem już, od kogo się mam trzymać z daleka, ale oczywiście możecie mieć inne zdanie. Sorry, ja nie ukrywam, że to, co się dzieje dla mnie, ja to nie ukrywam, że przeżywam, bo nie lubię obłudę, gardzę obłudę, a Polska jest dla mnie ważna. Nie mówię, że najważniejsza, ale to jest ojczyzna podarowana przez Pana Boga. Mi. To nie jest tak, że Pan Bóg poszedł do kibla, bo dostał zatwardzenia, wyszedł z tego klopa i zobaczył, o kurde, Andrychowski się urodził Ślązakiem. No ja pierdzielę, jak ja to spartoczyłem. No przez tą, jak sraczka przychodzi z nienacka i mnie dopadła. Nie. I nie opowiada mi, że ty jesteś przez przypadek Polakiem. A nawet jak mi jest, słuchasz mi, jesteś Ukraińcem, nie jesteś przez przypadek Ukraińcem. W to nie wierzę. Nie, ale nie musisz się ze mną zgadzać. Dobra, idę dalej. Oni też piszą, że nie mają do mnie szacunku. Tutaj mówimy o tym, bo potomkowie banderowców, że nie pomagamy kobietom, dzieci. Do tych wszystkich ludzi, którzy patrzą tak wąsko, nieważne z której strony stoją, że ciężko im pojąć, że ktoś nie musi być moim bratem, żebym nie chciał jego krzywdy. No i faktycznie, to jest ciężko pojąć. Jeszcze raz to przeczytam. Do tych wszystkich ludzi, którzy patrzą tak wąsko, nieważne z której strony stoją, że ciężko im pojąć, że ktoś nie musi być moim bratem, żebym nie chciał jego krzywdy. I tak samo do tych, co woleliby, żeby ginęły małe dzieci, bo to potomkowie tych, co zrobili rzeź wołyńską. Pamiętajmy historię, ale nie poniżajmy się ich do poziomu. Tego nigdy nie powiedziałem, że mamy brać z nich przykład. Ja zawsze, przecież zawsze jak mnie znacie, mówię to. Nie poniżajmy się do ich poziomu, tak? Ale ja widzę, że chyba nie do wszystkich dociera. Zwłaszcza do tych pseudowierzących. Ja nie wiem, studiują Biblię, to. Dobra, chyba jednak nie studiują Biblię, tylko sobie mordę Biblią wycierają. Nie wiem, nie potrafię tego racjonalnie wyjaśnić, bo jak ja to zacząłem się nawracać, ten proces przechodzić, to opieczętowanie Duchem Świętym, jak ja zobaczyłem, jaki Duch Święty robi we mnie przemiany, jak zacząłem zupełnie inaczej o tych sprawach myśleć, to ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego inni chrześcijanie nie przeszli tego procesu. To znaczy, że co, że się nie nawrócili? No taki ja mam wniosek. Ale dobrze. Ja jestem na szczęście niedoskonałym człowiekiem, więc mogę wyciągać złe wnioski. Tutaj powiedział brzydko, ale podpisuje się, pierdolcie się. Tak, do tych wszystkich ja też mówię, pierdolcie się. Bądźcie konsekwentni, jak już tak napisaliście, to się po prostu tego trzymajcie. Ja również was już nie szanuję. Podpisuję się pod tym.
Nie zależy mi na ludziach, którzy chcieliby, żeby olać w takim momencie dzieci i kobiety, bo to potomkowie banderowców. Słuszna uwaga. Tak samo nie zależy mi na ludziach, którzy nie rozumieją za dużo i określenie Ukrainiec nie jest moim bratem, traktują na równi z nienawiścią do Ukraińców, czy wręcz chęcią robienia im krzywdy. Powiem to jeszcze raz, słuchałem tego kawałka, nie wiem, z dwa, może z trzy lata temu i wcale nie odebrałem ani jednego słowa tej piosenki jako nienawiść do Ukraińców. Myślę, że teraz tym bardziej zapamiętam, żeby umieścić to i żebyście w opisie kliknęli i se sami ocencie, czy w którymkolwiek momencie Zbigniew Woźniak powiedział, że nienawidzi Ukraińców, bo powiedział, że nie jest moim bratem. A w ogóle według Biblii to kto jest moim bratem? Ten, kto podąża za Chrystusem, tak? Nie Ukraińiec, nie Polak, nie Rosjan, nie Amerykanin, nie Niemiec, nie Chińczyk. No to wy, chrześcijanie, powinniście to rozumieć. A nie to niech się w dupę całują. Ja rozumiem, dlaczego oni mogą błądzić. Ja myślę, że nawet Basti tego nie rozumie, co napisał, bo pewnie Biblii nie czyta, ale tak naprawdę zwróci uwagę na biblijną naukę. Twoim bratem jest ten, kto pożąda za Chrystusem, tak? Wszyscy ci skrajnie odklejeni potomkowie tych... A, przepraszam. O, tutaj. Bo ja to mam po prostu screeny. Wszyscy ci skrajnie odklejeni od rzeczywistości ludzie są moim zdaniem szkodliwi dla naszego kraju, ale oczywiście według nich to ja taki jestem. Życie zweryfikuje. Zobaczymy, ilu tych, co tak pisze, będzie walczyć w razie czego. Słuszna uwaga, ponieważ ja się podpisuję pod tym, co Sławek powiedział na kanale Kamikadze Najsamotniejszych Zjeźdźców, że jeżeli przyjdą tu Rosjanie, to połowa co najmniej Polaków będzie ich witać z kwiatami. I prawdopodobnie ja będę walczył z takim Zbyszkiem w okopach. Bo wiem, że Zbyszek... Przepraszam, jeżeli się sobie... Bo ja tak po imieniu, ale wiem, że... Mam nadzieję, że się nie obrazi, jak do niego ten przekaz dotrze. Ja wiem, że on stanie do okopach, ja będę z nim. Pytanie brzmi, ilu z was będzie tam razem z nami w okopach? Bo ten wpis już świadczy, że człowiek ma poukładane wełby. Oczywiście, że nie jest doskonały, ale kto jest doskonały? Ja jestem doskonały. Ja jestem niedoskonałym człowiekiem. Dalej. Zobaczymy, ilu tych, co tak pisze, będzie walczyć w razie czego. I nie piszcie, że ta wojna jest dziwna i tak dalej. Mam oczy i rozum i widzę to, co nie zmienia faktu, że cierpią na tym zwykli ludzie. I to samo wczoraj powiedziałem. Bo wojna jest dziwna, ale tam jest. Ale nie taka, jak nadmuchały media, bo jest nadmuchana i tyle, i nic więcej. Tak samo jak nie zmienia to faktu, że Ukraińcy walczą o swój kraj i nawet jeśli to reżyserka, to przeciętny Ukrainiec o tym nie wie i po prostu walczy, bo broni swojego. Słuszna uwaga. Mam nadzieję, że w momencie kryzysu nas również będzie stać na taki zryw, a nie tylko na sranie na siebie, bo każdy wie lepiej i każdy jest prawdziwy Polakiem. Szacunek dla tych, którzy rozumieją ten wpis i widzą to samo, co się wokół nas dzieje. Czołem Wielkiej Polsce. Podsumuję to tak. To się samo komentuje. Nic więcej. Czy ja muszę coś tutaj dogadać? Chyba wszyscy wszystko zrozumieli. Tutaj do tego wszystkiego wam jeszcze odczytam inny wpis. Tutaj akurat pastor Andrzej Cyrikas na Facebooku opublikował odnośnie tego, co się dzieje i myślę, że też warto przytoczyć. Bo tutaj też jest kolejna mądra myśl. Co dalej z Ukrainą? Jak na razie Ukraina stawia opór i walczy. Już wiadomo, że tak zwany Zachód jej nie pomoże i wszystko zależy od samych Ukraińców. Jeśli wojna będzie trwała dłużej niż tydzień, a rosyjskie straty będą co najmniej takie jak wczoraj, to w Rosji zacznie się bunt, którego konsekwencje trudne są do przewidzenia. Armia ukraińska została dozbrojona i jeśli ma ducha walki, to Rosja już jest pokonana. Nawet 500 000 żołnierzy rosyjskich nie będzie w stanie utrzymać zdobytego terytorium i to walczącego terytorium. Rosja musi szybko wygrać i szybko zdobyć Kijów. W przeciwnym wypadku dojdzie do blamanżu rosyjskiej armii. Dotychczasowe straty rosyjskie, choć trudno je oszacować, są bardzo duże. Kilkanaście straconych samolotów i śmigłowców. Chyba miało być strąconych samolotów, dobra.
Dziesiątki czołgów i ponad 100 innych pojazdów bojowych, a wszystko w jeden dzień to bardzo dużo. Jeśli potwierdzone zostaną informacje o śmierci kilkuset żołnierzy rosyjskiego desantu, to robi się dla Rosjan spory problem. Skąd tak duże straty? Trudno to wyjaśnić. Albo zlekceważyli bojową wartość armii ukraińskiej i myślę, że zlekceważyli, albo byli przekonani, że ta nie będzie walczyła z Rosją. Na Krymie nie walczyli. Tylko Rosjanie nie wzięli pod uwagę, ponieważ ja też myślałem, że dostaną szybki wpitol, ponieważ no, w 2014 roku na Krymie oni pokazali hańbę, po prostu pitnęli z pola walki. I na tej podstawie zrobiłem analizę i stwierdziłem, że Rosjanie po prostu się przejdą po armii ukraińskiej, ale widzę, że Ukraińcy wyciągnęli wnioski. Więc bazując na tamtych danych i myślę, że tutaj Rosjanie to samo zrobili, przeanalizowali i się po prostu na tym przejechali. No. Dla mnie dobrze. Dobrze, idziemy dalej. Albo zlekceważyli bojową wartość armii ukraińskiej, albo byli przekonani, że ta nie będzie walczyła z Rosją. Jeśli ta wojna się przeciągnie, to zarówno Ukraina, jak i Rosja wyjdą z niej poważnie osłabione. Ukraina otrzyma pomoc z Zachodu i szybko się odbuduje. Rosyjskie straty militarne, gospodarcze i polityczne mogą z Rosji zrobić fińskiego pachołka, czyli nastanie zmierzch tego państwa. I to by było nawet zgodne z proroctwami biblijnymi, że tam nadejdzie nowy potentat ze wschodu i tutaj wszystko wskazuje na komunistyczne Chiny. Więc okej. Nawet gdzieś widziałem, teraz nie pamiętam, chyba wpis na Facebooku, ale nie pamiętam kogo, albo wypowiedź z któregoś kazania. Niekoniecznie pastora Cyrikasa, ale że właśnie się w ten sposób spełnia proroctwo biblijne, że po prostu stamtąd ma nadejść wielka siła zniszczenia, tak? No i chyba tak będzie. No dobrze, ja się tam nie martwię, no po prostu przyjście Pana jest coraz bliżej i tak to skomentuję. Klęska Rosji może doprowadzić do wielu zmian w dzisiejszym świecie. Po pierwsze wzmocnią się Chiny, a i w tym pisie, dobra, patrz, no już... Stąd to wiem. Dalej to piszę, o czym ja tak z głowy sięgnąłem w pamięć. No i teraz ważne. Po pierwsze, wzmocnią się Chiny i biorąc pod uwagę proroctwa Biblii, to one właśnie będą mocarstwem w najdalszej północy, o którym wspomina Biblię. Biblia, przepraszam. Po drugie, zupełnie upadnie prestiż i znaczenie Niemiec, które pójdą na dno razem z Rosją. Po trzecie, na Ukrainie wreszcie zrozumieją, że ich wyimaginowany sojusz z Niemcami nigdy nie istniał. Niemcy właśnie ich zdradziły na rzecz Rosji i nie pozostanie Ukrainie nic innego jak pojednanie z Polską i sojusz polityczno-gospodarczy z naszym krajem, co zupełnie zmieni rzeczywistość Europy. Tak więc w naszym polskim interesie jest pomaganie Ukrainie i to bez względu na wczorajsze rany. Czy Ukraina zamęczy armię rosyjską? Jeśli będzie walczyć, to tak. I znowu się okaże, jak bywało wiele razy w historii, że ktoś, kto chce połknąć za dużo, udusi się z powodu zbyt wielkiego kęsa, który postanowił połknąć. Napisałem ten tekst na zimno ze świadomością braku dostępu do wielu informacji, ale tak widzę ten konflikt w świetle Biblii. Nie ekscytuję się tą wojną i żal mi żołnierzy ginących po obu stronach. Miejmy jednak świadomość, że walczą tam także zwykli bandyci, a ci są gotowi bestialsko mordować wszystkich, ci są pod przekleństwem i jako przekręci muszą zginąć. My jednak mamy głosić Ewangelię, nauczać jej, chrzcić i zakładać kościoły. Tylko w ten sposób możemy zmienić nasz naród, a w konsekwencji cały nasz kraj. Czy taka nie powinna być przypadkiem postawa nas, chrześcijan, tak? Czy właśnie nie w ten sposób powinniśmy podchodzić do tej całej zaistniałej sytuacji? No mi się wydaje, że tak, więc nadchodzi pytanie, dlaczego tego nie robimy? Kolejna mądrość akurat pasująca do tej tematyki. O, jak zwykle anonimowo.
przeczytam to. W związku z tym, że kilka osób czuje zniesmaczenie moim wpisem odnośnie mediów, obrażając się, nawet nie przypuszczałam, że temat mediów jest dla nich tak ważny, chcę poinformować, że nie wszystko, co się obecnie dzieje, dotyczy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Nie odpowiadam za to, że ktoś czyta między wierszami i interpretuje je jak chcę, pisząc czy mówiąc, że jestem przeciwna naszym sąsiadom. Jeśli na podstawie jednego wpisu odnośnie manipulacji i kłamstw, jakie mają miejsce w mediach, a mają, ludzie dochodzą do przedziwnych wniosków, to znaczy, że źle się z nami dzieje, bo za moment odezwanie się w jakiejkolwiek sprawie będzie odebrane jak atak na kolejną obowiązującą narrację. Proszę, nie idźmy w tę stronę. Nie zachowujmy się jak w amoku. Jeszcze moment, a doprowadzimy do sytuacji, że pisząc jestem Polakiem, ktoś uzna nas za ksenofoba albo nacjonalistę. A już niewiele potrzeba. A ja tu przytoczę kolejny fragment, że Jezus powiedział: pokój mój wam daję, pokój mój wam zostawiam, ale nie taki ziemski. Więc ci wszyscy, którzy tak nagminnie interpretują pewne wpisy, mają ten pokój ducha, czy jednak nie mają? Odpowiedź pozostawiam wam każdemu sobie do udzielenia, no bo słuchajcie, chyba już żeśmy się nauczyli, że media całej prawdy nie mówią, a dlaczego ich ślepo słuchamy? Nie wiem. Następny fragment. Tutaj się zaczyna właśnie od apostoła Pawła w pierwszym liście do Tymoteusza, który ja wam tam na początku cytowałem. I tu też widzę, że ktoś nawiązał do tego wersetu biblijnego. Jeśli kto nie dba o swoich, zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego. I tu jest taki komentarz. Bóg przekazał, jakie mają być priorytety w kwestii pomocy. Ukraina i Rosja są siebie warte. Ukraina przy pomocy NATO zrywała traktaty międzynarodowe. Rosja zrywała traktaty międzynarodowe. Ta sytuacja nie jest prosta. To kolejna rozgrywka NWS z każdej strony. A nasz kraj zalewany jest przy oklaskach Polaków masą bliżej nieokreślonych ludzi. Dlaczego nie ma przygranicznych obozów dla uchodźców? Jeśli można w kilka dni zorganizować szpital świrowy, to jaki problem zorganizować wygodne miejsca noclegowe z ciepłą zupą i jajecznicą na maśle? Sami sobie odpowiedzcie na to. Żaden, jeśli państwo chce. Chyba że celem nie jest ochrona i dobro Polaków przy jednoczesnej pomocy potrzebującym. Prawdziwi uchodźcy wojenni będą wdzięczni za ciepły, bezpieczny kąt, miskę zupy i chleba. Czy tak jest w tym przypadku? Dochodzą już zeznania, że czasami niestety nie. Są roszczenia, oczekiwania, utrzymania, napady. Jak pozwolę mojej dziesięciolatce wyjść z koleżanką samym do cukierni, jeśli po Polsce rozlewa się masa ludzi bez dokumentów, bez przyszłości, bez poszanowania naszych reguł kulturalno-prawnych? Zacznijmy w końcu najpierw dbać o Polaków, a później mądrze pomagajmy innym. Czy rozumiecie, że Rosja będzie chciała zahamować dopływ broni na Ukrainę, więc jest duże prawdopodobieństwo, że zatrzyma tą dostawę w państwie tranzytowym, w tym przypadku w Polsce? Czy powinniśmy tak ryzykować wejściem w konflikt zbrojny dla państwa totalnie skorumpowanego, niedbającego o swoich obywateli, z największym wskaźnikiem handlu ludźmi, również ciałami dzieci abortowanych dla celów kosmetycznych? Wiedzieliście? No to już wiecie. Osoba publiczna z Podkarpacia informuje, że za $500 ukraińscy pogracznicy przepuszczają przed ukraińskimi matkami i dziećmi osoby o śniadej karnację i semickim pochodzeniu z papierami studentów medycyny, ledwo klecącymi kilka słów po rosyjsku lub angielsku. Pytam więc, czy mamy dbać bardziej o obywateli Ukrainy, narażając nasze narodowe bezpieczeństwo dla narodu i ludzi, którzy o siebie nawzajem nie dbają? Tu nie pisze, że nie mamy pomagać. Zwróćcie na to uwagę. Czy taka powinna być wdzięczność Polsce i Polakom przez Ukraińców za pomoc ich matkom i dzieciom? Jeśli już się narażać, to z rozwagą, to dla szczytnego celu, zacnych ludzi, państw dbających o obywateli i czynem okazującym wdzięczność za pomoc. Proszę to przemyśleć. Czy tu trzeba coś jeszcze do tego wszystkiego dołożyć? Kolejne z cyklu Złote Myśli.
Nie trzeba być geniuszem, by nie widzieć idiotyzmu z tak zwanym pseudomiłosierdziem. Z cyklu Kto pyta, nie błądzi. Dlaczego jako jedyny kraj na świecie nie budujemy obozu dla uchodźców, tylko rozwozimy ich po całym kraju? Dajemy mieszkanie, pracę, prawa. A co to oni po wojnie już nie zamierzają wracać do demokratycznej ojczyzny? Można było zrobić stadiony piłkarskie na szpitale Świrowe, to nie można tam dla nich chwilowego obozu zburzyć. Przecież oni wrócą do kraju, nie? Po wojnie, nie? Nie? Czy może nie? Może ja jestem jakiś głupi i czegoś nie rozumiem? I pytanie drugie. Dlaczego nikt nie rejestruje, kto kogo i gdzie zabiera? Przecież handlarze ludźmi mają teraz idealną sytuację do porywania i handlu ludźmi, a służby wywiadowcze mogą przerzucać agenturę do Polski. Wiecie, że Ukraina jest liderem, jeśli chodzi o handel dziećmi? Czy jeżeli przejdą jakieś matki z dziećmi, skąd wiecie, że to są dzieci tej kobiety? A, wiecie, zadałem głupie pytanie, tak? Wiecie, co to znaczy głupie pytanie? To znaczy takie, które zmusza do myślenia. Bo może teraz ktoś, najczęściej jak dostaje takie pytanie, podskakuje mu ciśnienie. Tak, dlaczego? Bo nikt z was o tym nie pomyśla. Może niekoniecznie ty, który to słuchasz. Bo ja wierzę, że mam rozsądnych widzów. I że wśród wielu z was jednak to zauważyło. Więc zadam pytanie tym wszystkim pseudomiłosiernym chrześcijanom. Skąd wiecie, że to dziecko jest tej kobiety, a nie jedzie do sprzedania do Niemiec? Nie słyszeliście o aferach o handlu dziećmi, gdzie polskie dzieci sprzedawano do Niemiec? Nie słyszeliście? Tylko, że troszeczkę się, że tak powiem, w Polsce to zahamowało. Ale z Ukrainy można przywieźć. A czemu nie? No to spójrzcie, a teorie spiskowe tworzysz. No to przemyśl sobie to lepiej, czy to jest teoria spiskowa, czy nie. A skoro jeżeli to jest teoria spiskowa, to co wam szkodzi, to po prostu posprawdzać. Wystarczy tylko sprawdzać papiery. Bo problemu nie będzie, jeżeli ja się mylę. Ale problem będzie, jeżeli ja się nie mylę i staniesz pewnego dnia przed swoim stwórcą i on ci o tym przypomni. To będziesz miał problem. Bo jeżeli ja teraz się mylę, a nie mówię, że tak jest, ale też nie przeczę, że tak jest, to ja będę miał problem przed stwórcą. Ale ja po prostu wiem, że nie będę miał. A ty masz taką samą pewność? I proszę bardzo, to olej to. Nie słyszałeś tego. Nie. A tam Krzyniowi odbiło, nie? Na starość mu jebie szajba, no. Niech tak będzie, nie? Po prostu ten Krzynia się już starzeje. No przecież... Chłop się wkrótce ożeni, to wiesz, to ślub to jest dla faceta jak śmierć, no to już trup, wrak człowieka, no babę se po tylu latach znalazł, no to wiadomo, że mu, że on już racjonalnie nie myśli, no po 30 chłop babę i będzie się żenił, no który normalny, nie? Miał czas, a teraz to już kaput, nie? Trudno. Złóż kwiatki nad moim grobem i tyle. A, tu jeszcze trafiłem na taki bardzo ciekawy komentarz mojego przyjaciela. Słuchajcie, przeczytam. Nierealne, ale myślę, że warto. Nazwijcie mnie marzycielem, ale może już czas, by władze Polski zażądały natychmiastowego zwrotu wraku z Rosji. Mowa tu po lewie. Jeśli odmówią, do listy grzechu można dopisać złodzieje. Jesteśmy na fali, którą szkoda by było zmarnować. Tylko do tego potrzebny jest ktoś z jajami, a u nas sami eunuchowie po wiejskiej chodzą. Może się jednak mylę, dlatego kimkolwiek jesteś, podaj proszę to dalej, niech nas zaskoczą nasi ministrowie z łacińskiego sługa. No niezły z jego marzyciel, fajnie by było, ale wydaje mi się, że niestety nierealne. Że tego nie dożyjemy i chyba, że faktycznie Rosjanie dostaną mocnego bata, no to wtedy się troszeczkę zmieni sytuacja i może będzie wtedy możliwość, żeby ich troszeczkę przycisnąć. No, marzenia fajne. Podoba mi się ten pomysł, ale niestety obawiam się, że ten pomysł absolutnie nie zostanie w jakiejkolwiek formie zrealizowany.
Słuchajcie, dzisiejszy ten wideovlog właśnie chciałem w ten sposób, mówiąc o tej realnej pomocy, przytoczyć kilka mocnych wpisów, które miałem okazję gdzieś tam zaobserwować. Myślę, że one się same komentują i odpowiedź na temat realnej pomocy Ukrainie, wobec której nie jestem przeciwko pomocy, jestem przeciwko bezsensownej solidaryzowania się z nimi. Gdzie oni jeszcze muszą do tego dojrzeć i przede wszystkim uświadomić się, w jakim oni są miejscu. Jestem przeciwny zakłamywaniu historii tylko po to, żeby się z nimi pojednać, ponieważ najpierw powinni odpokutować za to, co zrobili ich przodkowie. I na tej podstawie budować wspaniałą przyszłość polsko-ukraińską. Dlatego, że przypomnę, Piłsudski, jak odtworzył ten kraj po 123 latach niewoli, wiedział, że sam sobie nie poradzi w tej części świata. Bo z zachodu ma Niemcy, a ze wschodu ma Rosję. I właśnie wybrał Ukrainę. Wsparł Simeone Petrule, ale Ukraińcy się go wyrzekli. Kiedy był w Czarnej D, a Zachód widział, że jest zgniły, bo ostrzega przed takimi ludźmi jak Hitler, choć pewnie wtedy jeszcze nie wiedział nic o Hitlerze. Miał rację, nie pomylił się. Hitler doszedł do władzy. Wiedział tak, że Zachód wypiął dupę, że projekt Ukraina upadł i ma problem Rosja i Niemcy. Więc zdecydował, wybrał mniejsze zło, przepuszczenie Niemiec po to, żeby się zaczęli prać z ruskimi. I miał rację, ponieważ zobaczcie, jak Rosja potrafiła oszukać cały świat, że to jest, że oni wyswobadzają. I w ten sposób zabrali Polskę do Układu Warszawskiego. Tak naprawdę Polski nie było. To była tylko atrapa na mapie politycznej świata. Więc dzisiaj, jeżeli chcemy budować przyszłość, to ja się zgadzam, że bez Ukrainy w tej części świata Polska może nie istnieć. Tu oczywiście Polak-Węgier, dwa bratanki, ale dlaczego Viktor Orbán całkowicie odmówił wsparcia Ukrainie? Ja myślę, że to był bardzo rozsądny numer i Orbán wiedział, co robi. Wiedział, co się pakuje i jaka jest sytuacja, jakie są stosunki, i wiedział, że się po prostu wchodzi w bagno. Nie chciał w to wejść i nie wszedł. I tutaj warto, że tak powiem, w odrębie tej Grupy Wyszehradzkiej, tu oczywiście ktoś mi wypomina, a Słowacja, bo oni to, bo oni tamto, ale Słowacja toczyła bitwy wojenne, a nie dokonywała ludobójstwa. I taka jest różnica. Natomiast projekt Wielkiej Ukrainy nam nie jest na rękę. Projekt przyjaźni polsko-ukraińskiej, tak. Ale róbmy to rozsądnie, a nie w sposób debilny. Przemyśl, nie musisz mi wierzyć w ani jedno słowo. A na sam koniec pokażę wam pewien materiał. Jeżeli mi YouTube to nie ocenzuruje, bo nie wiem, czy to jest chronione jakimiś prawami autorskimi, czy nie, mam pewien ciekawy przekaz, który dość dobrze pasuje do tego, co się dzieje teraz. Więc ja wam wszystkim bardzo dziękuję, żeście do tej pory dotrwali. Mam nadzieję, że jeżeli tam ktoś jeszcze miał wątpliwości w stosunku do mnie, że tam wiecie, no, ruski onuca i tak dalej, to mimo wszystko, nawet jak się ze mną nie zgadzacie, a macie prawo, to że mimo wszystko będziecie świadomi, że nie jestem jednak prorosyjski, bo nie jestem. W zasadzie każdy z was, kto mnie obserwuje już od jakiegoś czasu, powinien to ewidentnie wiedzieć po moich postach, po mojej postawie. Wiedzieć, że jestem zwolennikiem Stanów Zjednoczonych pod przywództwem Donalda Trumpa, co nie znaczy, że czczę człowieka, bo jego tam ten manewr z Iranem i tego zamordowanie tego generała jasno nie poparłem.
I wiecie dlaczego, bo powiedziałem. Choć wielu z was wiem, że akurat to poparło, no ale jak to się mówi, kto ma poukłada nadzieję w człowieku, ten jest przeklęty, więc popieram Trumpa, ale z rozwagą. I to nie znaczy, że on jest wchodzącą doskonałością, bo nie jest. Więc na podsumowanie, pewien materiał, z którego biegnie pewna puenta idealnie pasująca do tego, co się dzieje teraz. A zatem dziękuję, żeście ze mną byli. Czołem wielkie Polsce, z Panem Bogiem i do następnego nagrania. A ja już wam puszczam to nagranie. Jeśli nie jest ocenzurowane przez YouTube'a, to zaraz ono będzie. Wiem o was wszystko. Obserwuję was. Chcecie znać prawdę? Absolutną, szczerą, boską prawdę? Czerpię prawdziwą przyjemność z siania zamętu na świecie. Z nastawiania bogatych przeciwko biednym, rasy przeciwko rasie, kraju przeciwko krajowi, człowieka przeciwko człowiekowi, ale najbardziej człowieka przeciw Bogu. O tak. Bóg. Bóg. Wiecie, co Bóg wynalazł? Nie, jesteście na to za głupi. Bóg stworzył ocean i gwiazdy. Stworzył współczucie, litość i inne głupie rzeczy jak miłość. Stworzył zdrowie, krople deszczu i zapach jaśminu. A wiecie, co ja stworzyłem? Co? Stworzyłem hałas, a wy go, idioci, uwielbiacie. Ludzie uwielbiają hałas, który stworzyłem. Samochody, motory, kosiarki, kluby nocne, gangsta rap, muzykę techno. Wszystko, co daje hałas, ja wynalazłem. I wiecie co? Hałas zagłusza wszelkie myśli o Bogu. Co jest? Czy nie kochacie muzyki piekieł? Zdradzę wam drobny sekret. Wynalazłem też obsługę klienta. Automatyczne centrum obsługi. Moje dzieło. Bezpodstawna reklamacja? Moje. Zawyżone rachunki? Też ja. Bilety parkingowe? Jestem właścicielem wszystkich usług komunalnych, kompanii naftowych i parkometrów. Kto wam daje bilety parkingowe? Ja, ponieważ nienawidzę was. Wy, ludzie, jesteście żałośni. Mogę was skusić batonikiem, a sprzedacie Jezusa Chrystusa w ułamku sekundy. Ludzie w Rwandzie giną, a wy ziewacie. Ludzie na Haiti głodują, a wy wrzucacie dolara do puszki na datki. Nieudacznicy. Banda frajerów. Wojna? Wiecie, że większość wojen rozpoczęła się z powodu ziemi? Dacie wiarę? Kłótnia o ziemię, a jednak 75% powierzchni ziemi pozostaje niezamieszkanej, nawet w USA. Wiem, wszczynałem wojnę, ale potrzebni są durnie tacy jak wy, by kończyć to, co ja zacząłem. Potrzebuję ludzi, którzy przejmują się naprawdę głupimi kwestiami politycznymi. Lewica kontra prawica. To wszystko bzdury, nie widzicie tego? Wierzycie w Boga tak jak ja i we wróżkę zębuszkę. Tak przy okazji. Podoba mi się, jak przedstawiają mnie media. Zabawny stwór z widłami, rogami i ogonem. Jesteście tacy głupi. Jesteście jak chomiki biegające w kołowrotku. Co dnia ludzie umierają i trafiają w dwa miejsca, bo wcale nie są martwi. Albo żyją w niebie, albo żyją w piekle. Możecie wybrać.
Wiecie, jaki jest mój cel ostateczny? Wziąć was wszystkich do piekła. A ponieważ zbliża się koniec świata, to nastąpi szybko. Zastanawiacie się, czemu robię to, co robię? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ szczerze was nienawidzę. Nienawidzę każdego z was. Miłego dnia życzę.